Hej moi drodzy, ostatnio wpadłam na pomysł, że skoro używam niejednokrotnie kilku kosmetyków o tym samym zastosowaniu, to można byłoby zrobić filmiki porównawcze. Jeszcze nie wiem, jak będzie dokładnie ta seria się nazywała. Jeżeli macie jakieś propozycje, to bardzo chętnie poczytam i którąś wezmę pod uwagę. Ostatnio skupiam się nieco bardziej na nawilżaniu skóry. Boję się o nowe rozstępy, nie chcę, żeby do tego dopuścić, więc używam kilku balsamów na zmianę, żeby mi się nie nudziło, a żebym ciągle miała ochotę to robić. Zacznę może od tego, którego osobiście uważam za najmniej godnego polecenia, czyli Affinity Bay. I to jest produkt, który jest produkowany w Anglii. Z tego co pamiętam, on ma takie kartonowe opakowanie i tam jest skład dokładny. I zawiera on chyba glicerynę i parafinę. Jest taki dość gęsty, ale tępy i niestety, gdy wsmarujemy go w skórę wieczorem, to następnego dnia rano czuć po prostu, że potrzebuje nawilżenia. Czyli to nie jest taki typowo mocno nawilżający jednak kosmetyk. Ładnie tak pachnie delikatnie, aczkolwiek no ja go nie polecam. Zwłaszcza, że on w regularnej cenie kosztuje około 15 funtów, więc jest dość drogi. Jedyne co bardzo podoba mi się jego szklane opakowanie, bardzo ładne, eleganckie, ale na pewno do niego nie powrócę. Teraz kosmetyk, o którym nie mogę się za bardzo wypowiedzieć, ponieważ jest to druga moja próbka Mom & Me, to jest do brzucha właśnie na, typowo na rozstępy, żeby się nie pojawiły, jest tylko 25 ml jej, czyli zużywam jakby 50. Ładnie pachnie, tak jakby trochę orzechowo. Wydaje mi się, że nawet fajnie nawilżał, aczkolwiek no, po takim małym produkcie ciężko stwierdzić, że faktycznie robi cuda. Johnson's Baby Bedtime Lotion i to jest niby kosmetyk, który pomaga dzieciom zasnąć z powodu swojego zapachu lawendowego. Ja go używałam razem z córką, jest fajny, lekki, faktycznie ładnie nawilża. On nie jest taki gęsty, ładnie, szybko się wchłania, skóra jest nawilżona również na drugi dzień, ale nie ma żadnej takiej powłoki i nie zostawia. Po prostu cały się wchłania. Oczko wyżej jest Musa Canaria Body Lotion. To jest z banana kanaryjskiego, który zawiera witaminę E, Q10 i pantenol. Bardzo fajny, ładnie pachnie naturalnym bananem, nie takim sztucznym. Jest niedostawany na zwierzętach, nie ma parabenów, różnych innych niefajnych rzeczy. Ma krótki skład. Również używam go z córką, która jest bardzo zadowolona. Mówi, że pachnie jak banan. On ma taką jakby delikatnie żelową konsystencję, kremowo-żelową, ale bardzo ładnie nawilża na drugi dzień. Skóra nie jest sucha. One nie były drogie, ponieważ dwa balsamy, które mają po 300 ml, czyli za 600 ml, zapłaciłam koło chyba 8 czy 9 euro. I zostały mi dwie perełki. Tutaj mam Palmer's na rozstępy. Fajnie, bo ma pompkę. Niestety ona czasami trochę już ciężko chodzi. Już mam tutaj końcówkę tego preparatu. Jest ważne 12 miesięcy od otwarcia. Ja go stosowałam w pierwszej ciąży i byłam niezadowolona, ale uważam, że to nie jest ten sam kosmetyk, mimo że wszystko jest niby to samo. Tamten był zdecydowanie bardziej rzadki. Ten jest gęsty, bardzo ładnie pachnie. Z tego co pamiętam, tamten właśnie zapach nie podobał mi się, więc może trafiłam na po prostu źle przechowywany produkt lub po prostu stary. Tutaj można zobaczyć po prostu jak, o, jaki on jest gęsty. On jest bardzo gęsty, fajny, natłuszcza, nawilża i skóra po prostu jest idealnie nawilżona i czuć, że jest mięciutka właśnie nawet na drugi dzień. Więc zdecydowanie myślę, że warto go sobie kupić. On kosztował chyba gdzieś koło 3,5 funta. Pachnie prawdziwym KKM, zawiera witaminę E, kolagen, elastynę i masło shea. To jest produkt typowo dla kobiet w ciąży, ale uważam, że zdecydowanie może się pokusić po niego kobieta, która w ciąży nie jest. To jest do całego ciała, naprawdę serdecznie polecam. I moja perełka Soap and Glory, to jest masło do ciała, 200 ml. Bardzo fajna, nawilża, po prostu to jest przyjemność stosować to masełko. Teraz mam tłuste ręce i jest ciężko odkręcić. Staram się go w miarę oszczędzać, ponieważ jakbym go stosowała, to już by go dawno nie było i bym nie miała co Wam pokazywać, a chciałam właśnie, więc stwierdziłam, że trochę zrobię przerwę od niego. Ona nie jest bardzo gęste, ale bardzo ładnie nawilża, natłuszcza, pięknie pachnie, jak wszystkie te kosmetyki Soap and Glory. Co by tu jeszcze powiedzieć? To jest do skóry bardzo suchej. To masło również zawiera masło shea i aloes i jest go tutaj 200 ml.
Ja go kupiłam za około 6 funtów i myślę, że raz na jakiś czas się na niego skuszę, bo ja lubię testować nowe rzeczy, ale z tego naprawdę byłam zadowolona. To są wszystkie balsamy do ciała, których aktualnie używam. Koniecznie dajcie znać, jak taka seria mogłaby się nazywać. Z chęcią poczytam Wasze komentarze. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, że ta seria przypadnie Wam do gustu i do zobaczenia w kolejnym filmie. Zapraszam na Facebooka i na Instagrama. Do zobaczenia, pa!